O tej rzeźbie mówiłem łysy. Państwo se nie przeszkadzają. Dostaniemy za nią tyle orenów, że na miesiąc zabawy w burdelu wystarczy. Albo i półtora. Skąd babsztyl ma tyle pieniędzy? Z defraudancji chyba, skoro kupują chałupę i stacik jeszcze na rzeźby do ogrodu. Co w ogóle robi taki chordniczy? Nie dźwigniemy tego, kurwańska mać. W całości nie. Odłupniem nogi, potem łeb i po kolei na taczkę. Sam sobie łeb odłup, prostaku. Zamknij mordę, cipo.